spotkaliśmy się tutaj, żeby wykonać zabieg z użyciem Radies. Jeżeli mamy do dyspozycji jedną strzykawkę preparatu Radies, który jest bardzo fajnym preparatem, tam mamy 1,5 ml, aczkolwiek firma pisze, że jest 1,5 ml, a daje 1,6, co ułatwia nam sprawę, że praktycznie mamy po 0,8 ml na stronę, czyli prawie 1 ml. Preparat jest co prawda zaliczany do gamy wypełniaczy, ale ma jeszcze dwie dodatkowo bardzo ciekawe funkcje jako stymulator kolagenu i to jest jeden z ważniejszych, z silniejszych stymulatorów kolagenu elastyny. I to wszystko on ma w papierach, ma to udokumentowane oraz no może nie jest to bardzo profesjonalne nazwanie takie medyczne, nazywamy go też powerlifter, czyli taki przedoperacyjny, przedchirurgiczny. No, lifting nie powinniśmy używać, jest to lekkie uniesienie tkanek i przywrócenie, stosujemy w przywróceniu, przywracaniu owalu, bardzo, bardzo dobrze się sprawdza, bardzo ładnie się sprawdza u mężczyzn, bardzo ładnie w twarzach naszej rasy kaukaskiej, dlatego że on ładnie unosi, delikatnie wypełnia, stymuluje, ale nie przerysowuje, nie powoduje, że nasze twarze kaukaskie, czyli takie kwadratowe, okrągłe, nie stają się szersze. Jest to hydroksyapatyt wapnia, zawieszony w żelu z karboksymetylocelulozy, substancji bardzo bezpiecznej i bardzo ciekawej, bo chroniącej nasz własny kwas hialuronowy, czyli jest to substancja taka chroniąca przy podaniu też 30% hydroksyapatytu wapnia, czyli stymulatora. Firma ma badania na to, że ten stosunek 30-70 jest najbardziej korzystny regeneracyjnie, do stymulacji kolagenu i dlatego on taki jest. Wcale nie dobrze byłoby, żeby go było więcej. Możemy wypełnić, możemy zrobić taki efekt uniesienia tkanek uzyskać i to, co jest tutaj jedną z ważniejszych rzeczy, efekt biostymulacji, czyli wytworzenie kolagenu i elastyny. I ta elastyna tutaj jest takim języczkiem uwagi, bo niewiele preparatów ma udokumentowane to, że powoduje stymulację produkcji elastyny, czyli tych włókien elastycznych, które utrzymują naszą skórę właśnie w takiej sprężystości. Nie chcemy sfeminizować mężczyzny, więc ani zmaskulinizować kobiety, więc troszeczkę inaczej podajemy, ale działanie jest podobne. Stymulujemy tak samo, wypełniamy tak samo. Ja myślę, że możemy inaczej podawać. Jesteśmy po zabiegu warto nałożyć krem pozabiegowy. Dobrze, żeby on był profesjonalny. Każda szanująca się firma stara się mieć taki krem. No, one mają różne właściwości, różny skład, ale zawsze łączy je to, że możemy po zabiegu taki krem użyć. One są na ogół w tubce. To nie jest pudełko, którym każdy może palcem dotknąć, bo chodzi o to, o jałowość, o aseptykę. Po zabiegach kładziemy nacisk na to, żeby krem miał właściwości gojące, ale również fotoprotekcyjne, no, żeby zapobiegać fotostarzeniu, zwłaszcza no, tutaj zabiegi i głowę to nie jest aż taki problem, ale protekcja przed słońcem jest bardzo istotna. Ja mam tutaj do dyspozycji dwa kremy z gamy Retix-C.
fotoprotektor SPF 50+, czyli taki bardzo ładnie zabezpieczający, oraz Ultra Repair Moisturizer. Spotkaliśmy się dzisiaj po raz drugi. Powodem jest Belotero. Jedno już mamy za sobą, Belotero Volume i Radies, a dzisiaj Belotero Balance, jako że robiliśmy Volume w okolice skroni i to było celowo zrobione po pół strzykawki. Wiedzieliśmy, że to będzie jeszcze niepełny efekt i dołożymy w tej chwili po pół strzykawki Belotero Balance. Dlaczego Voluma, a dlaczego teraz Balance? Są to preparaty z jednej serii, ale różniące się sobą. Voluma jest, jak sama nazwa wskazuje, preparatem wolumetrycznym, bardzo pięknie plastycznym, który wypełnia i można go modelować, tak w skrócie. Natomiast Belotero Balance jest preparatem wielozadaniowym. Wielofunkcyjnym. Możemy również delikatną okolicę skroni wypełnić. On nie doda, nie będzie po prostu chłonął wody. On jest taki precyzyjny. Z całej gamy Belotero on ma największą spoistość, czyli on nam jakby tą okolicę ładnie zdefiniuje i wykończy ten preparat. Poza tym jest delikatnie, preparatem nie jest mocno sieciowanym, ale spoistym. I tutaj właśnie chcemy też tą jego właściwość wykorzystać.